Ja za chwileczkę zawołam. Witam serdecznie, Łabuś Maciek. Dobrze Maciej, mówię? Maciej. Już nie mylę się. W roku 2007 w Wielisce sięgasz po brąz. Kiedyś miałeś gorzej, pamiętam, jaki to był rok, co mówiłeś z nieba do piekła. Pierwsze medale, które mi się udało zdobyć z kadrami wojewódzkimi, to w Oleśnicy z rocznikiem 2002, a i rok później w Wieliczce w finałach z rocznikiem 2003. No i dzisiaj kolejna kadra, którą miałem przyjemność prowadzić i kolejny medal, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Słuchaj, parę słów o tym turnieju. Może jakbyś tak powiedział coś innego niż mówiłeś tutaj w wywiadzie dla PZKosz, z takiej innej strony może, bo żeby się nie powtarzać, może masz coś takiego ciekawego, coś tu zauważył jakiegoś zawodnika, czy tam kibicom podziękować, bo bardzo fajnie tutaj dopingują was i chyba całe Kujawsko-Pomorskie się cieszy. Nie wiem, dlaczego prezes nie przyjechał. Ale prezes nas wspierał, więc tutaj nie można mieć żadnych pretensji. Cały związek w ogóle przez ten okres półtora roku nas bardzo wspierał, za to też bardzo dziękuję. Ale najbardziej dziękuję to chyba rodzicom i samym zawodnikom, bo przyjechali tutaj w ogromnym sztabie, że tak powiem. Wykonali kawał dobrej roboty, wspierali nas od środy, w każdym meczu byli głośni, byli za nami, więc bardzo fajnie. Ciekawostek mam kilka odnośnie moich chłopców, ale nie wiem, czy się nadają tutaj przed kamerę, ale generalnie to są moi, ja nazywam ich moimi kochanymi bad boyami, bo trochę krwi mi na zgrupowaniach napsuli, nam tak naprawdę, ale summa summarum sportowo się obronili, grając jeszcze bez jednego z czołowych zawodników, Filipa Dereszyńskiego. Potrafiliśmy zdobyć medal mistrzostw Polski na tle ogromnej i trudnej konkurencji, co uważam za nasz wspólny ogromny sukces i chwała za to. Jest z nami Tomasz Wilma z miasta Zakochanych, z Chełmna. Tam znani zawodnicy pochodzą z Chełmna, chyba Szewczyk, jak się nie mylę, i Waczyński, nie? Nie, ty. Grał tylko, wiesz, ale ten wysoki, kto do Stanów poleciał i teraz jest w kadrze, jest jeszcze taki jeden zawodnik z młodszego pokolenia. Nie, to nie z Chełma. Słuchaj, nie masz tutaj zawodnika z Chełma ani jednego, a jeszcze się zapytam, bo ja tak już 15 lat jeżdżę po tych kadrach, mi się wydaje, że ty debiutujesz jako trener. Tak, jeżeli chodzi o kadrę wojewódzką, to debiutuję jako trener, jako asystent trenera. Dziękuję, Maćku. No tak, jakie było pierwsze pytanie? O chłopakach z Chełmna. A tak, nie mamy w tym roczniku drużyny u nas w Młodzieżowym Chełmińskim Klubie Koszykówki. W tym roczniku, dlatego też nie znalazł się żaden zawodnik, no ale no nie zmienia to faktu, że wykonaliśmy tutaj z Maciejem, myślę, że dobrą pracę i czego efektem jest brązowy medal mistrzostw Polski, bo my to tak z Maciejem nazywamy, z czego się ogromnie cieszę. Jest to nasz, myślę, wszystkim wspólnie sukcesem i rodziców, i zawodników, i nas trenerów, i związku, także mega się cieszę. Jeszcze nie mogę, szczerze mówiąc, w to uwierzyć. A ja, słuchaj, marzę, żeby do Chełmna przyjechać, bo wiesz, ja ostatnio pisałem, mam napisane, niedługo się artykuł pokaże, 180 miast w Polsce zwiedziłem. No w końcu do tego Chełmna zawitam. Róbę jak najszybciej turniej i przyjadę do was. A ty teraz, może trenera nie pytałem, a ciebie zapytam. Gdyby był, gdyby nie miał, to można gdybać, ten zawodnik, który miał kontuzję, szło się pokusić o złoto? No zdecydowanie tak, aczkolwiek no musimy pamiętać, że to są chłopcy 13-14-letni i w tym świecie takiej młodzieżowej koszykówki jest wszystko możliwe, co zresztą pokazały te mistrzostwa. Niektóre drużyny, które uważane były za silniejsze od nas, my nie występowaliśmy tu w roli faworyta, no swoje mecze przegrywały, ale uważam, że jeżeli trafilibyśmy w półfinale na inny zespół, Nie twierdzę, że oprócz Mazowieckiej oczywiście, który był murowany faworytem, no mogłoby być różnie. Nie twierdzę, żebyśmy wygrali, ale na pewno byśmy się bardzo mocno postawili i ten finał mimo wszystko, powiem nieskromnie, myślę, że mógłby być nas. Ciebie się zapytam, bo ty tyle na kadrach byłeś, bo widzę, tutaj spadają do dywizji B województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie. I mnie się tak zdaje, bo ja znam siły województw. Teraz naprawdę za rok ta dywizja B będzie bardzo wyrównana. Tam nie będzie jakiegoś faworyta, bo jakby Dolnośląskie spadło, jest silne. I dywizja A będzie też bardzo mocna. Podzielasz może moje zdanie?
A no Zbyszku, nikt się tak w Polsce, mam wrażenie, nie zna lepiej niż ty odnośnie koszykówki młodzieżowej, jeśli chodzi o kadry wojewódzkie, więc masz pełni rację, ja tylko mogę to podzielić. Ciekawe, co będzie za rok, będzie bardzo ciekawie. Akurat my z Tomkiem przy tej kadrze nie jesteśmy, będziemy jedynie wspierać nasze województwo mentalnie i tak no całym sobą. Niemniej jednak, no to jest sport, to są dzieci tak naprawdę, to co Tomek wcześniej powiedział, są 13-14-latkowie. Jak widać po wynikach, się coś różnie układa, jest dużo wahań, tak? Ważne jest, żeby to utrzymać, tą koncentrację, tą mentalność na takim poziomie, żeby później gdzieś odnosić sukcesy. Nam to się udało i super. Musieliście sami wywalczyć ten awans, prawda? Ale czy jeżeli byście grali w dywizji A i mielibyśmy możliwość tutaj grać z tymi tutaj mocniejszymi drużynami, czy to by mogło zaprocentować tutaj na tym finale, albo to nie ma znaczenia? Właściwie to i tak i nie, nie ma to większego znaczenia, bo my byliśmy przygotowani na że każdy mecz to będzie potężna walka, czy to była dywizja B, czy dywizja A już tutaj na tych mistrzostwach. Obydwa turnieje są dość długie, no ale nam się udało z tego wyjść obronną ręką i myślę, że ta dywizja B akurat to była takie dla nas mega przetarcie przed tymi właśnie najważniejszymi meczami tutaj, co myślę, że się no, prawie w 100% udało. A na koniec możecie tam coś komuś powiedzieć, miłego kogoś, pozdrowić swoje żony za cierpliwość, parę słów do swoich dzieciaków. Żono, kochana Marciu, pozdrawiam cię za cierpliwość. Wiem, że te półtora roku kosztowało to dużo wyrzeczeń. Dzieci moje oczywiście, Martyna i Filipa. Coś pięknego, mój sen, jeżeli tak można powiedzieć, spełnia, jeśli chodzi o sportowe aspekty. Ale no, dziękuję bardzo. I też rodzicom, bo rodzicom, którzy przyjechali, bo to jest ogromny sukces. I tobie Tomku też. Ja tobie również, Maćku, ale ja też również powtórzę to jeszcze raz. Chciałbym przede wszystkim podziękować mojej żonie, która była dla mnie wsparciem, która wierzyła, że zdobędziemy ten medal, która mówiła mi zawsze, Tomek, marzenia się spełniają, to się stało. Czułem ogromne wsparcie od niej. Dziękuję też Agatce, mojej córce, że była też ze mną myślami. No mega sprawa, dziękuję ci, Aniu, i wybacz mi te wszystkie wyjazdy. Teraz już będę więcej z tobą, kocham cię. Tomasz Wilma i Maciej Łabuś, kujawsko-pomorskie, wracają z brązem do domu. Z bananem na twarzy. Tak, dziękuję. Jest.